Rafał Kasprzak, informacje sportowe. Świąteczny hit dla Legii Warszawa. Stołeczny zespół w dany poniedziałek wygrał szlagierowe starcie z Górnikiem Zabrze. Obie drużyny miały o co grać, wojskowi chcą zachować nadzieję o mistrzowskim tytule. Ekipa Jana Urbana zaś miała szansę włączenia się do walki europejskiej puchary. Oczekiwania były większe niż poziom widowiska. Mimo wszystko w Zabrzu padło aż 4 gole. O 2 więcej strzeliła Legia, która zwyciężyła starcie 3-1 po bramkach Pekharta, Kapustki i Josue. Pokazaliśmy w tym meczu różne oblicza. Po bardzo dobrej pierwszej połowie źle weszliśmy w drugą. Na szczęście dobrze zareagowaliśmy po golu na 1-1, strzelając 2 bramki. Gratulacje dla mojego zespołu, bo to ważne zwycięstwo. Po 26 kolejkach PKBP Ekstraklasy Legia wskoczyła na 5 miejsce w tabeli. Do zamykającego podium Rakowa Częstochowa traci zaledwie punkt, a do prowadzącej Jagiellonii Białystok 7. Gdzie Villarreal 2-1, a bohaterami zespołu Diego Simone zostali kolejno Witzel i Niguez. Niepokojące wieści zza oceanu. Utalentowany Jeremy Sochan poza kadrą na ostatnie 7 spotkań San Antonio Spurs w NBA. Reprezentant Polski był jedną z wiodących postaci Ostróg. Niestety jednak doznał niedawno bolesnej kontuzji kostki. Dziś władze klubu przekazały oficjalnie, że 20-latek w tym sezonie już nie zagra. Ponadto trafi na operacyjny stół i przejdzie zabieg artroskopii. Nie wiadomo, kiedy wróci do treningów. Co gorsza, reprezentacje Polski za 3 miesiące czekają kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich, a Sochan miał być głównym motorem napędowym biało-czerwonych. Cierpliwość popłaca. Dominic Thiem z pierwszą wygraną w 2024 roku w turnieju głównego cyklu. Austriak mierzył się z problemami zdrowotnymi i kontuzją nadgarstka. Zdecydował się na udział w portugalskim Estoril i podjął słuszną decyzję. Po 300-owej walce pokonał Niemca Maximiliana Marterera 6-1, 6-7, 6-4. Jego kolejnym rywalem natomiast będzie Francuz Richard Gasquet. W amerykańskim Charleston z kolei zwycięstwo odniosła dobrze nam znana Karolin Woźniacki. Dunka polskiego pochodzenia gładko w 2 partiach rozprawiła się z McCartney Kessler 6-0, 6-1. W drugiej rundzie zmierzy się z Ukrainką Anną Kalininą. W tej samej imprezie udział bierze także Magdalinet. Polka o 3. rundę zmagań zagra dziś wieczorem z drugą z Ukrainek, Dajaną Jastrębską.